W ramach Dni Noszaka w niedzielę 25 lipca odbył się w Cieszynie bieg drużynowy z lektyką o Puchar Księcia Przemysława I Noszaka. Zadaniem uczestników było nie tylko skonstruowanie lektyki, ale przebiegnięcie z nią oraz osobą noszoną w pozycji siedzącej około 400 metrów dookoła rynku. Mieliśmy swojego inżyniera, jest wzorowana na lektykę karkonoską, ale z elementami oczywiście księstwa cieszyńskiego. Brawo, hop, hop, hop! Bardzo mi się to podoba, to powinno być co roku. Deszczowa pogoda sprzyjała, bo jak się okazało, zadanie to wcale do łatwych nie należało. Skąd pomysł? Kto to skonstruował? I wasze stroje? No w strojach to rodzina od szwagra. Oni tam duży wkład mieli, bardzo duży, a chłopaki zrobili tę lektykę, bo też mają taki fach, że umiał takie rzeczy robić i no i wyszło, myślę. Ale sprawdziła się, nie? Wytrzymała, to... Wczoraj mieliśmy też test jeden i lecieli ze mną, no myślę, że wtedy wolniej lecieli. Bieg z lektyką spodobał się zawodnikom i publiczności. Jak zapowiadają organizatorzy, będą kolejne edycje. Ja jako organizator, współorganizator tej pięknej imprezy jestem zachwycony. Jestem szczęśliwy. Przepięknie to się udało i ilość ludzi, która w to jest zaangażowana, to ja nie jestem w stanie ich nawet wymienić. Skąd w ogóle pomysł na taki bieg? Wiedzieliśmy, że każda impreza musi mieć jakiś punkt szczytowy, nie? No i wydaje mi się, że to jest super pomysł. Tego jeszcze nie było. Wszystkim nie było, ale jak to teraz zobaczyłem, to mi się to kojarzy z Palio w Sienie i chciałbym, żeby taka ta tradycja była. Będziemy to co roku usprawniać. Jak widzicie, drużyn jest sporo. Sam jestem w szoku, mieli bardzo mało czasu na przygotowania. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem pomysłowości. Wielki szacunek, ale nagroda też zacna. Puchar trafi w ręce Urzędu Miasta, Gminy, którego drużyna wygra i to będzie puchar. Planowo miał być przechodni, ale nie będzie przechodni. Czy Dni Noszaka to konkurencja dla tradycyjnego święta trzech braci, tak znanego tutaj w Cieszynie? Absolutnie nie. Ja, to jest, nie ukrywam, moja inicjatywa z tego względu, że bardzo dużo przeczytałem o tym człowieku. Fenomenalna historia, zresztą już wcześniej o tym mówiliśmy. I trochę mnie zdziwiło, że w mieście nie ma ani ulicy jego imienia. W żaden sposób nie został ten człowiek, twórca tak naprawdę potęgi tego, jak słyszycie, Głogów, Strzelin, Bytom. Był wyjątkowy człowiek, wyjątkowy władca i pewnie cieszyniacy mają w genach ten jego charakter, a w żaden sposób nie został upamiętniony. To piwo to jest pierwszy ruch, a tak jak mówię, no, to jest impreza, która w żaden sposób, nie tylko chodzi o uzupełnienie. My będziemy aktywnym współorganizatorem również Święta Trzech Braci, które ma swoją tradycję, piękne święto. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Skoczowa, Szlachetni Browarnicy, drugie Orły Piastowskie z Brennej, trzecie Czterej Muszkieterowie Króla z Cieszyna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.